Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Czas na opowiedzenie o nodzie, który nazywa się wdzięcznie Hue Correct. Jest to nod, który służy do bardzo zaawansowanej kontroli barw na zdjęciu. Jak zaraz zobaczymy, można bardzo fajne efekty dzięki niemu uzyskać. Już pokazuję, jak to wszystko działa, muszę tylko wczytać sobie obrazek. Obrazek będzie znowu zdjęciem, które opowiadałem, czy też pokazywałem w poprzednich tutorialach. I wygląda ono, to zdjęcie, mniej więcej w taki sposób. Ustawię je troszeczkę z boku, aby nie przeszkadzało. Powiększę scenę na cały ekran. No i teraz tak, co my z tym zdjęciem możemy zrobić za pomocą narzędzia Hue Correct? Otóż jest to node, który znajduje się w grupie kolorów i nazywa się po prostu Hue Correct, a wygląda jak taki ładny, kolorowy gradient. No piękna sprawa. A co ciekawe, w środku jest krzywa, którą można sterować. Jeżeli taki node dodam do sceny, do systemu nodów, to mogę wtedy sterować każdym odcieniem z osobna, regulując intensywność tego odcienia. A co dokładniej rzecz biorąc, nie będzie to intensywność, tylko jakby nasycenie, dlatego że teraz mam model HSV, no i jest to saturation w tym momencie. Mogę oczywiście regulować również sam odcień oraz wartość danego odcienia. I te trzy jakby kategorie mogę zmieniać niezależnie od siebie, powodując przedziwne, całkiem kosmiczne, psychodeliczne efekty. Przykładowo, dla tych, którzy lubią jakieś kolorowe jazdy, których szczerze mówiąc nie polecam, można w takim nodzie zrobić na przykład coś takiego. Podbijam lekko odcień czerwony, który zmienia swoją wartość i przechodzi w kolor zielono-niebieski. Proszę bardzo, widział ktoś rdzę, która jest zielona? Nie wiem. W każdym razie jest to tego typu efekt. Oczywiście subtelne zmiany powodują również subtelną gradację barw, delikatne przejścia. I dzięki temu można scenę zażółcić lub odżółcić, kombinując na różne sposoby w tych akurat tutaj miejscach. Delikatna korekta, a bardzo silny efekt. Proszę zobaczyć, teraz mam bardzo czerwony pierwszy plan na zdjęciu. Bardzo, bardzo mocno. Natomiast cała reszta wydaje się prawie niezmieniona. Całą resztę mogę zmienić, jeżeli na przykład podbiję odcienie zielone na jakieś inne zmienię, ale nie widać tutaj za bardzo różnicy. Więc to jest tego typu działania. Zresetuję krzywą. I zobaczmy, co można uzyskać, jeżeli będę zmieniał saturation na przykład. Saturation zmniejszam dla czerwieni i w tym momencie wszystkie rdzawe elementy na scenie robią się blade. Pierwszy plan wydaje się lekko prześwietlony, niezbyt nasycony. Bardzo ciekawy, fajny efekt. Mogę także podbić na przykład nasycenie kolorów niebieskich i niebiesko-zielonych, powodując, że niebo stanie się nagle bardziej niebieskie. Widać jednak niestety takie artefakty dookoła liści, tam gdzie była jakaś inna barwa złożona z kolorów żółtych, które jeżeli bym podbił, to oczywiście podbiją mi również kolory zielone. Więc kombinując w ten sposób można poszczególne obszary takiego obrazka pozmieniać. I to co jest ciekawe, to na przykład w samym nasyceniu jest możliwość zrobienia, no choćby obcięcia pewnych barw. To jest oryginalny obrazek, nie jest modyfikowany na razie. Weźmy sobie teraz wartość. Jeżeli wartość obniżę dla na przykład składowej czerwonej, to oczywiście uzyskam kolor ciemniejszy. I brązy, które tutaj mam, zrobią się o wiele ciemniejsze, bardziej ponure. Tak samo wszystkie odcienie, które zawierały gdzieś składnik czerwony, będą ten składnik miały osłabiony i skutkiem tego dostanę na ekranie niezbyt przyjemnie wyglądającą kaszę. Niemniej jednak, korzystając z takiego narzędzia, mogę obciąć część barw, powodując ich wyciemnienie. Teraz na przykład wygasiłem prawie całkowicie wszystko, co było zielone. Jeżeli z czerwonym powrócę do punktu wyjściowego, to będę miał pierwszy plan bardzo jasny, a zieleń zostanie taka ściemniona. Robiąc tego typu eksperymenty z krzywą, można doprowadzić do sytuacji, w której, oczywiście musiałbym tutaj mieć mniej punktów, będę miał bardzo fajne odcięcie pewnych barw. Zaraz pokażę, jak to działa. Będą mi potrzebne, no właśnie, 4 punkty mniej więcej. Ustawię te punkty w taki sposób. Proszę zobaczyć, co się stanie. To, co dostaję, to jest pierwszy plan, prawie niezmodyfikowany, dlatego że on składa się głównie z kolorów czerwono-pomarańczowo-żółtych. Natomiast usunąłem ze sceny całkowicie kolor niebieski, ten niebiesko-zielony, no i prawie całkiem zielony. Jeżeli wskaźnik przesunę trochę bardziej w kierunku żółci, to zielony robi się całkiem czarny i znika. Natomiast brązowy nadal zostaje w akceptowalny sposób jeszcze widoczny. Kolor biały, który się tutaj pojawia, bierze się stąd, że pewne krzywe, które wystają tak jakby poza, mogą się ekstrapolować gdzieś do jakichś wysokich wartości, dlatego ten biały tutaj powstaje. Jest to błąd. Można byłoby spróbować zrobić ekstrapolację taką normalną za pomocą Extend Extrapolated. No i teraz widać, że moje wszystkie czerwone kolory znajdujące się w tym obszarze stały się całkiem białe, bo ich intensywność po prostu wzrosła. Ich value jest teraz maksymalny. Tego typu narzędzie przydaje się do wycinania pewnej jakby
pewnych obszarów rysunku do posteryzacji, na przykład gdybym teraz zrobił blur, na przykład na tym dostałbym bardzo fajną maskę do powiększania albo na przykład do wycinania fragmentów obrazu. To już są inne nody, więc na razie o tym nie będę mówił. Można tworzyć, korzystając z tego noda, bardzo ciekawe efekty. Dodajemy sobie jeszcze coś, na przykład tego typu krzywą. No i widać, że nagle wróciło mi niebo. Jeżeli zostawię tylko takie wzniesienie, usuwając pozostałe składniki, to mogę wykadrować z całego obrazka tylko ten ładny, jasny kolor nieba. Podobnie zresztą z pozostałymi kolorami, na przykład jeżeli przesunę swój gradient w tą stronę. Ciach, mam wszystko, co zawierało kolor żółty, wyciągnięte. Fajna sprawa, polecam zaawansowanym grafikom w celu uzyskiwania różnego rodzaju dziwnych, chorych wizualnie efektów. No ale jest to niestety dosyć, czy też może na szczęście, bardzo malarskie. Jak na to spojrzeć, to widać, że jest to silnie przetworzony obraz, bardzo zdeformowany, jeżeli chodzi o barwy. Okej, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.